No i jestem. Słuchajcie, co się dzieje pod tą ściereczką? Zaraz się dowiecie. Uwaga, uwaga. Dum 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 dum. Spójrzcie, podsypałam mąką, żeby nie przykleiło się ciasto do ściereczki, ale niestety tak się nie stało. No nic, słuchajcie, spójrzcie. Nasze ciasto wyrosło po godzinie czasu i teraz będziemy wkładać je już do piekarnika. Już po 3 godzinach przygotowania i w zasadzie 12 godzinach czekania możemy wkładać chleb do piekarnika. Piekarnik mam rozgrzany do 170 stopni i teraz wkładam go do pieca. Zamykam i posłuchajcie, teraz jest 170 stopni na termometrze w piekarniku i piekę w tych 170 stopniach przez 15 minut. Za 15 minut podwyższę temperaturę do 200 stopni i tak długo będę piekła, aż minie 1 godzina. Za godzinę wyjmę chleb z piekarnika. Czyli jeszcze raz. Teraz 170 stopni. Za 15 minut 200 stopni. I po 60 minutach od samego początku, czyli od teraz, co włożyłam chleb do piekarnika, wyjmujemy chleb z pieca. I zobaczymy, jak się upiecze. Do zobaczenia za kolejną godzinę.